Wszystkim na moim kanale na YouTubie. Dzisiaj mam dla Was do zaprezentowania dosyć powszechne auto. Jest to Opel Insignia, samochód wyprodukowany w 2011 roku, przywieziony do Polski w 2015. W dniu oględzin miał na liczniku przejechane 185 tysięcy. Dlaczego chcę Wam o tym aucie opowiedzieć? Ponieważ jak na swój przebieg, jak na przebieg, który jest na liczniku oraz na historię, jaką ma samochód w bardzo złym stanie, zarówno technicznym, wizualnym, ogólnie użytecznym. Wszystko, co w samochodzie może być zepsute, to chyba ten egzemplarz to właśnie ma. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Tak jak wspominałem, Insignia 2011 rok, napędzana dwulitrowym dieselkiem, 160 koni. Jednostka bardzo chwalona na rynku samochodów używanych. Zresztą to zależy, na jaki egzemplarz się trafi. Akurat egzemplarz, na który miałem przyjemność, lub też można powiedzieć nieprzyjemność oglądać, jest auto dość mocno wymęczone, auto dość mocno zniszczone. W skrócie Wam opowiem, co tam w niej się wydarzyło. Samochód już widać na raportach, jakie przeprowadziliśmy. Miał 5 kolizji, 5 jakichś zdarzeń. 2 zdarzenia w Niemczech na dość wysokie kwoty, powyżej 10 tysięcy euro oraz 3 zdarzenia w Polsce. Samochód, z tego co udało mi się sprawdzić, na dość ciasnym placu, nie było tam za bardzo miejsca, żeby się poruszać wokół tego samochodu. Samochód miał naprawiany dach, chyba najgorsza z tych usterek, ponieważ ten dach został naprawiony źle. Szpachla na dachu popękana, widać dokładnie odcięcia lakieru. Wymieniona szyba czołowa, oczywiście, jak robimy dach, to przeważnie gdzieś te usterki są, uszkodzenia są takie, że jej szyba czołowa również nadaje się do wymiany lub po prostu musi być wymieniana. Samochód bardzo źle spasowany, bardzo źle poskładany, wszelkiego rodzaju szczeliny między drzwiami a błotnikami przed nimi, między drzwiami a pokrywą silnika. Wszystkie te szczeliny całkowicie różnorodne, że tak powiem, każda ze szczelin nie pasująca do siebie, szczeliny, które zwężają się na dole, a no niestety na górze jest ta ich szerokość dosyć spora. Przód samochodu również rozbierany, zarówno rozbierany i lakierowany. Błotniki prawy przedni, błotnik lewy przedni, pokrywa silnika, zderzak przedni, drzwi przednie lewe malowane, błotnik tylny lewy, pokrywa bagażnika lakierowana, zderzak tylny lakierowany, no oczywiście dach lakierowany. Na dobrą sprawę, jakby się sprawdzić dokładniej, to można powiedzieć, że całe auto było lakierowane, jednak no na każdym elemencie jest to wychwycone przez miernik lakieru, ale patrząc wizualnie, cały pojazd był lakierowany ponownie. Świadczą o tym między innymi odcięcia lakiernicze, które są zarówno na nadkolu przednim, nadkolu tylnym prawym, jak i tylnym lewym. Zderzak tylny. Farba popękana, lakier popękany, lakier bardzo mocno zmęczony. Samochód ogólnie widać, naprawiane zostały zarówno słupek A, słupek B, próg. Wszystko to zostało naprawiane, lakierowane na pewno, naprawiane uważam również, ponieważ miejscami można było wykryć większą grubość powłoki lakierniczej. W samochodzie, jeżeli chodzi o usterki, pomimo tych wynikających ze złych napraw blacharsko-lakierniczych, również auto posiadało dużo wgnieceń, dużo zarysowań, odprysków, rys, które wynikały ze złej eksploatacji samochodu, nieoryginalne lampy przednie, nieoryginalne lampy tylne. W samochodzie była naprawiana również skórzana tapicerka na fotelu kierowcy. Widać dokładnie, jak boczki, które trzymają nas na zakrętach, były przelakierowane, były wymieniane, później przelakierowane, żeby jakoś ten kolor się w miarę pasował do całości. No jednak udało się to dość mocno zauważyć. Jeżeli chodzi dalej o sprawność samochodu, urwana rączka otwierania pokrywy silnika, niesprawny działający przycisk otwierania tylnej klapy, niesprawny panel klimatyzacji. To jest tylko część rzeczy, które w tym samochodzie można było zauważyć.
Przechodząc do strefy mechanicznej pojazdu, to znaczy podzespołów, praca sprzęgła mniej więcej dla samochodu z przebiegiem 400-500 tysięcy jeżdżonym tylko po mieście, tylko i wyłącznie. Bardzo duży luz na wałku głównym. Samochód przy każdym ruszeniu szarpał pod kątem, między innymi pod kątem luzu na przegubach, luzu na półosiach, luzu na głównym ataku. To wszystko w tym samochodzie nie pasowało do siebie. Oczywiście koło dwumasowe nadające się do wymiany. Silnik z licznymi wyciekami oleju, z licznymi wyciekami płynu chłodzącego. Tak jak wspomniałem, no nie dało się otworzyć pokrywy silnika. Normalnie trzeba było bardzo dużo kombinacji, żeby tą pokrywę silnika otworzyć z racji niesprawnego mechanizmu rączki do otwierania, czyli mechanizmu otwierania pokrywy silnika. Pojazd, jeżeli chodzi o jazdę, 160 koni, powiedzmy po załączeniu się turbosprężarki, ten silnik rozpędzał się, jednak to nie była moc, która może być w tym pojeździe przy tym przebiegu. Silnik, który był, uważam, było dosyć dużo w nim ingerencji, między innymi widać to po sposobie, jak to auto, jak ten pojazd był naprawiany. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po VIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Jeżeli chodzi dalej o samochód, samochodu oczywiście nie poleciłem. No, samochód z każdej strony, ciężko o nim nawet opowiedzieć na dobrą sprawę, bo nic w nim nie pasowało. Samochód, który był bardzo mocno, po bardzo dużych ingerencjach blacharskich, lakierniczych, mechanicznych, samochód, który nie pasował z żadnej strony, mimo to cena pojazdu, jaka była za niego wystawiona, no, można powiedzieć, praktycznie rynkowa. Samochód, żeby nadawał się do użytku, należało wymienić koło dwumasowe, do wymiany półosie, przeguby, do wymiany na pewno, do naprawy jeszcze raz dach pojazdu, do lakierowania, do szpachlowania, bo tam nic innego się nie da zrobić. No chyba, że zrobić tak zwany przeszczep, ale no tu już wchodzimy mocno w konstrukcję pojazdu, co nie jest zbyt prawidłowym rozwiązaniem, jeżeli mówimy o przeszczepianiu dachu, bo tu musimy niestety przeszczepić cały dach. Mamy również do naprawy słupki A, słupek B, o których wspominałem, nie działające czujniki parkowania, nie podnosząca się pokrywa bagażnika. Takie było wrażenie podczas jazdy z tym samochodem. Wszystko w aucie trzeszczało, stukało, pukało, silnik chodził fatalnie. Silnik kulał, momentami kulał na kilku, w niektórych sytuacjach. No jednak gdzieś jak się tam troszeczkę zagrzał, po mocniejszym ciśnięciu pedału gazu, no auto się rozpędzało. Także jeżeli ktoś podchodzący do samochodu bez wiedzy przejedzie się, powiedzmy, jest ok, ale no tu w tym przypadku mam nadzieję, że to auto nie jeździ po drogach polskich, w ogóle po drogach, no bo jest dosyć dużym zagrożeniem. Jeżeli chodzi o sam samochód, samą markę, sam model, bardzo fajny, przyjemny, no nie ten egzemplarz, który miałem okazję oglądać, no ale no niestety na takie samochody też się trafia, dlatego jeżeli tylko macie jakieś pytania, potrzebujecie pomocy, zawsze służymy wam dobrą radą, pomocą w całej Polsce. Mam nadzieję, że kolejny samochód, o którym wam opowiem, będzie troszkę lepszy, chociaż staramy się wybierać takie cukierki, żebyście wiedzieli, na co zwracać uwagę. A my w takim razie do zobaczenia w następnym kanale i trzymajcie się ciepło, cześć!